Jest mi niezmiernie miło podkreślić, że pan marszałek dotrzymuje słowa. Przed rozpoczęciem sezonu został podpisany wspólny list intencyjny dotyczący obecnego sezonu. Ekstraklasa to jest potężne wyzwanie dla regionu, dla klubu, ale też dla całego naszego lubelskiego środowiska piłkarskiego. Staramy się to robić najlepiej, jak umiemy. Sport, piłka nożna w szczególności, wiadomo, uczy pokory. Nie wszystkie mecze są wygrane, ale za nami też wiele dobrych, pasjonujących meczy. Niedawno, ostatnio mieliśmy możliwość oglądania takiego meczu z przepiękną bramką jednego z naszych piłkarzy, która została uznana za bramkę kolejki. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. Jest mi bardzo miło, podobnie jak panu prezesowi, ogłosić, że my nie rozpoczynamy naszej współpracy z Górnikiem Łęczna, bo wiele razy mieliśmy okazję współpracować, ale znacząco tą współpracę rozszerzamy. Promocja województwa lubelskiego to nie tylko promocja poprzez kampanię, ale także wspieranie sportu i w ten sposób budowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego. Udało nam się wynegocjować wspólną umowę pomiędzy klubem sportowym Górnik Łęczna a województwem lubelskim na promocję województwa lubelskiego w wielu płaszczyznach. Uważam, że to jest bardzo dobra inwestycja, a klubowi życzymy wszystkiego najlepszego, żeby przy okazji promując województwo lubelskie odnosił liczne sukcesy. W rundzie finałowej Lotto Ekstraklasy będziemy świadczyć usługi promocyjne dla województwa lubelskiego. Materiały nasze znajdą się na koszulkach meczowych zawodników, tak jak Państwo mogli zobaczyć, na autokarze, jak również podczas naszych spotkań w roli gospodarza na arenie Lublin, a także na stronie internetowej klubu i w mediach społecznościowych. W najbliższą sobotę podczas najbliższej kolejki podczas meczu ze Śląskiem Wrocław nasi zawodnicy już wyjdą na murawę w takich właśnie koszulkach. Cieszymy się, że jesteśmy w tym momencie, w którym to jesteśmy, także podpisujemy tę umowę z Urzędem Marszałkowskim, bo to tylko świadczy o tym, że dobrą robotę Górnik Łęczna robi i że przy wsparciu jeszcze was wszystkich plus Urzędu Marszałkowskiego, pana marszałka, pana dyrektora, wszystkich współpracowników będziemy się starać, żeby ta praca nasza wyglądała jeszcze lepiej jak do tej pory. Mam nadzieję, że to będzie dodatkowy kop do tego, żeby się Górnik Łęczna utrzymał w Ekstraklasie i myślę, że tak samo jak ja, tak i drużyna i trener Smuda do tego podejdą i w tych 7 meczach dadzą siebie wszystko, żebyśmy tą Lubelszczyznę prezentowali jak z najlepszej strony, bo myślę, że na to nas stać.